Tak. To w Kościół jest w mniejszości, jakoś taki... A nie dokładnie. No gdzie tam Kościół jest w mniejszości? W bardzo katolickiej Hiszpanii. Proszę mnie, księdza, tylko pana profesora Kika. No właśnie katolicy mówią zawsze do świata. A czemu was tak zna? Na temat też udziału młodych, których przecież trudno nazywać ubekami. Mianowicie on mówi... tak. No. To niepokojące, ponieważ bierzemy pod uwagę charakter Polaków, którzy są zapalczywi i dosyć łatwi w porywaniu na barykady. I zdaje się, że doskonale zdają sobie z tego sprawy różne organizacje, nazywając je pozarządowymi, które w przypadku Sorosza tworzą swoje fundacje, w których prowadzi się badania nad psychologią tłumu, by przygotować różnego rodzaju scenariusze realizowane w zależności od okoliczności. I mówi dalej pan profesor, tu chodzi o zapalnik, że można przekonać jakąś część Polaków do tego, że demokracja jest zagrożona, a nie interes opozycji. Czyli, że demokracja jest zagrożona, a nie, że zagrożony jest interes opozycji. W ten sam sposób mogą uwierzyć, że zagrożona jest niepodległość i wtedy będą już o nią walczyć. Można postawić przed nimi fikcyjny cel czy sytuację, licząc się z takim, a nie innym charakterem psychologii tłumu polskiego i można narzucić demonstrantom fałszywą rzeczywistość. Słuszne hasła w zupełnie niesłusznej sytuacji. To niech będzie takie zakończenie, ale równocześnie punkt wyjścia do naszych kolejnych spotkań. I jutro, mam nadzieję, od tego wyjdziemy. Dziękuję serdecznie. Jest w regionalnej telewizji tu Radio Maryja, katolicki głos w naszych domach. O tej porze witamy szczególnie tych z Państwa, którzy słuchają nas poprzez stacje naziemne w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Przypominam, że mogą nas Państwo słuchać przez całą dobę, choćby w internecie. I pozdrawiam też tych wszystkich, którzy jeszcze nie śpią w Polsce. A to Rutnik to było kiedyś nie wydełko? W Lublinie też to byłam, w Lublinie na kongresie, na stadionie też tutaj byłam, tak. Specjalnie jechały się przez dobie, przez radą. Szukać tam, gdzie światła biel, w twoich oczach. Nie mogę. Były wysoko. Dzisiaj to zniknęło. Ja widzę, mieszkam na wsi. Dziady katolickie to w Radzie Maryja puszczają tak grechutę chętnie. I takie z Krakowa, jakieś takie piosenki też bez melodii. Czyli to też świadczy o tym, że to też nie są, wiesz, czyści Polacy. Nawet to w internecie każdemu dali żydowską nazwę, i Kaczyńskiemu, i Dudzie. Dla młodego pokolenia. Jeszcze kończę. No greccy Żydzi, tak. No bardzo proszę, nie bójcie się, no. Popatrzmy na to wszystko. No to przecież internet wszędzie wszystko już dawno powiedział. Która jest kreowana przez osoby zainteresowane, osoby, które tracą swoje nieuczciwe. Ja mówię ukraiński, nie ukraiński, Ukrainiec przyjaciół. Które korzystali tutaj ze społeczeństwa polskiego. Nie bójmy się kodów, nie bójmy się nowoczesnych, nie bójmy się tych innych ugrupowań, które będą wyrastały, będą tworzone przez te służby i przez osoby, które tutaj żerowały na Polsce i które absolutnie nie działały na rzecz naszego kraju. Widzimy donosy do Unii Europejskiej.
on, widzimy cała rodzina książęca, po trzy razy zarożanie w wodzie, czyli mikropienie, tam nic takiego. Także proszę Państwa, to też powinno sugerować, bo oni na ten temat mieszka pierwszego nic nie widzą. Ale ja nie bójmy się, zaufajmy. Od 40 lat wiem, że był pogrążony w wodzie, czyli że dał się odczuć. To jest sposób, że absolutnie nie było żadnego zwyczaju pokropienia. Dlaczego? Dlatego, że wszędzie pogrążenie. I baptyści nawet od tego się wywodzą. Baptyści, to znaczy chrzcić, czyli pogrążyć w wodzie. Także nie było żadnego pokropienia. Dopiero potem już jak oni pogaństwa przejmowali, to tam przecież wiadomo, że miało być praktycznie wygodnie, jak najwięcej, żeby przyszło i dali opłatę za chrzest. Ludzie się miotają, miotać będą. Zaufajmy, nie bójmy się, modlmy się o naszą ojczyznę, o to, żebyśmy z tego wszystkiego wyszli. Dziękuję Pani Danuto, dziękuję za telefon. Cześć Boże, pozdrawiam wszystkich. Pozdrawiam również serdecznie. Proszę Radio Maryja. Niech będzie mikrofon Jezus Maria, zawsze dziewica. Teraz zawsze. Ojciec Tadeusz Rydzyk. Taka piękna ruska twarz. No, cieszę się, że jest dyskusja i dziękuję też księdzu profesorowi Bartnikowi. Ma zawsze bardzo, bardzo takie mądre nauki dla nas i za to dziękujemy. Ksiądz profesor jest nie tylko bardzo dobrze, wysoko wykształcony, ale też to jest osobowość. To jest człowiek bardzo skromny. Mieszkam w domu dla emerytów, nawet na pewno, nie ma miejsca. Świadkowie Jehowy to są bardzo inteligentni, bo głoszą tym też uchodźcom. A co mają nie głosić? Nawet mi tu proponowali o 7 rano głosić, że przecież ludzie idą do pracy. To traktacik można wręczyć. W naszym regionie obozy dla uchodźców znajdują się niedaleko lotniska wojskowego. Mieszkają tam same rodziny z dziećmi. Gdy przelatuje samolot wojskowy, a dzieci go widzą i słyszą, natychmiast zrywają się i próbują gdzieś ukryć, bo się boją. Ci ludzie szukali schronienia przed tragicznymi warunkami wojennymi. To nam uświadomiło, jak bardzo potrzebują oni pociechy, którą daje dobra nowina. Poczuliśmy, że musimy do nich dotrzeć. Z tego względu dział służby postanowił zorganizować dla braci 4 kursy językowe. Próbowaliśmy rozmawiać z ludźmi w języku, który zupełnie nie przypomina naszego. Czasem zastanawialiśmy się, czy nas zrozumieją, czy uda nam się dotrzeć z prawdą do ich serc. Instruktorzy na kursie językowym zachęcili nas. Idźcie i rozmawiajcie. Pokazujcie ludziom, co jest w Biblii. Nawet jeśli nie wszystko powiecie poprawnie, oni was zrozumieją. To pomogło mi bez wahania głosić pomimo bariery językowej. Otrzymaliśmy od biura oddziału zgodę na wydrukowanie 1000 traktatów, ponieważ mieliśmy ich za mało. Ten wysiłek sprawił, że zapanowała atmosfera entuzjazmu. Czuję się do głębi poruszona, gdy widzę, jak życzliwie Jehowa troszczy się o tych ludzi, którzy nigdy nie mieli możliwości usłyszeć o Królestwie. Dobra nowina daje im przyszłość i nadzieję. Bardzo im się spodobało, że mamy w ich języku film oparty na Biblii. Wyjaśniliśmy, że problemy, nieszczęścia i okropności wojny, których doświadczyli, nie są karą od Boga, ale rezultatem wpływu szatana diabła na ten system rzeczy. To była dobra odpowiedź na ich pytanie. Gdy po 2 dniach dokonywaliśmy odwiedzin, pewna dziewczyna powiedziała coś bardzo wzruszającego. Teraz rozumiem, dlaczego musieliśmy przez to wszystko przejść. To bardzo trudna sytuacja, ale nie spowodował jej Bóg. Przy innej okazji Gardynia, zainteresowana z obozu dla uchodźców, powiedziała: odkąd was spotkałam, mam w życiu cel. Mam powód, by żyć. Do tej pory po prostu czekałam na śmierć. Do wózka z literaturą w języku arabskim podszedł pewien mężczyzna. Odczytaliśmy mu objawienie 21:4. Prosił:
Czy moglibyście przeczytać mi to jeszcze raz? Odczytaliśmy więc ten werset powtórnie. Wtedy zapytał, czy mógłbym mieć własną Biblię? Więc mu daliśmy. A on znowu poprosił. Pokażecie mi w mojej Biblii zdanie, które czytaliście? Zaznaczyliśmy mu ten werset. Gdy około 11 wieczorem wracaliśmy tamtędy do domu, zobaczyliśmy tego samego mężczyznę, jak siedzi na chodniku w dobrze oświetlonym miejscu i czyta Biblię. Jakieś 2,5 roku temu poznałem Mustafę. Chodził na zebrania i robił szybkie postępy. Został ochrzczony kilka miesięcy przed tym, jak zaczęli napływać uchodźcy. To nie mógł być przypadek. Mustafa mówił, chcę głosić o Jehowie, ale nie potrafię tego robić w języku greckim. Mam wspaniałą okazję głosić w swoim języku ludziom, którzy tak samo jak ja są uchodźcami. Gdy widzę, że słuchają prawdy i zaczynają ją kochać, serce bije mi szybciej. To mnie porusza. Dzięki temu, że poszerzyłem zakres służby, biorę udział w działalności, którą można by nawet nazwać misjonarską. Pomagam ludziom, którzy nigdy wcześniej nie słyszeli o Jehowie. Robię coś, o czym zawsze tylko czytałem. W wielu wypadkach głosiciele odkrywali w sobie cechy i umiejętności, których wcześniej w takim zakresie u siebie nie dostrzegali, co pokazuje, jak Jehowa potrafi uzdalniać poprzez swojego ducha. Jesteśmy bardzo wdzięczni Jehowie za to, że otworzył nam drzwi prowadzące do tak wspaniałej działalności, która przynosi nam wiele zadowolenia. Codziennie go wysławiamy. Wszędzie się cieszą, bo wszędzie mogą głosić. Do czasu przygotowania tego materiału zostało zapoczątkowanych ponad 100 studiów biblijnych. Jeden z uchodźców powiedział braciom, spotkanie was to najlepsza rzecz, jaka przydarzyła się nam tu w Grecji. Dziękujemy za to Jehowie. Idealny temat. Inny przyznał, nie potrzebujemy rzeczy materialnych, ale nadziei. Nie wie o co chodzi. A tu jest takie piękna odpowiedź. Piękne pocieszenie, gdzie oczywiście, że Kościół katolicki nie da żadnego pocieszenia, bo jak do nieba ciebie będzie wysyłać, wiesz, jak zginiesz na wojnie, na przykład Kochanowski pisał, to pierwszy pójdziesz do nieba. Dzień dobry. Witam. Potem Wałęsa zaczął kłamać i powiedzieli o Wałęsie, że jest Bolkiem. A Wałęsa mówi, ja nie jestem żadnym Bolkiem, tylko nazywam się Lew. Nigdy mi to nie przeszkadzało dzisiaj, ale dzisiaj postanowiłem, że wyjdę i jak gdyby spróbuję z nimi porozmawiać. Jak mi się to udało, to za chwilę zobaczycie. W zasadzie mi się niewiele udało, bo oni nie chcieli rozmawiać. Ja przygotowałem chyba 4 czy 5 wersetów biblijnych, sprawdzając wcześniej, co o nich pisze ich Biblii, jakiej wersji mają, żeby móc na podstawie ich Pisma Świętego rozmawiać. Sami się za chwilę przekonacie, jak to wypadło. Natomiast no, wyczujecie też, że mi bardzo zależało, że tak się cieszyłem tym, że będę mógł wreszcie porozmawiać ze świadkami Jehowy, że kiedy no, po prostu oni uciekali, nie chcieli rozmawiać, wykręcali się, to ja już nie wiedząc co powiedzieć, no tak widać tą moją taką nerwowość, że chciałem jakoś ich zatrzymać. Trudno. Co się udało, to wam pokażę, właśnie posłuchacie. Oni wiedzieli, że są nagrywani, to było wszystko jawne. Zaszczepili, że sobie tego nie życzą, aczkolwiek nie chcieli rozmawiać właśnie z powodu nagrywania, jak twierdzą. Zapraszam do filmu. Dzień dobry. Miło mi was gościć na mojej posesji. I takie te znane. Tak. Znaczy miło was gościć, bo mam do was pytanie biblijne. Jakąś nagrodę dostał, defilada międzynarodowego biznesu. Czy ktoś zna Biblię z was? Dzieje apostolskie 4.12. Przed chwilą nie widziałem, żebyście się spieszyli. Dzieje apostolskie 4.12. O kim mówi? Otwórzcie, macie chyba Biblię. Mamy, ale wie pan, co jesteśmy po służbie, po zebraniu. Idziemy na obiad, bo mamy na szkołę na obiad. Nie samym chlebem człowiek żyje. Tak, ale byliśmy dzisiaj na terenie, zebranko, godzina. Myślę, że jak pan ma ochotę, to na pewno odwiedzimy pana innym razem. Nie odwiedzicie mnie. 4.12, o kim mówi? Jeśli chodzi o to, że tutaj zaparkowaliśmy, to nie widzimy już do 4. No, ale mi to nie przeszkadza. Przepraszamy. Chcę wiedzieć, o kim mówi Dzieje Apostolskie 4.12. Bo tam jest powiedziane, widzę, że nie bardzo chcecie to przeczytać, że jest tylko jedno imię,
w którym musimy być zbawieni. Tylko jedno. I tam pisze jakie. W waszym przykładzie. Pokażcie mi. Naprawdę nie będziemy dzisiaj się tym bardziej pod jakąś kamerą. To ma sens, naprawdę. Do czego to zmierza? Naprawdę, widzimy kiedyś... Ale czego? Ale to jest działalność publiczna, więc czego się pan boi kamery? Nie, no... Nie widzę naprawdę potrzeby. Nie, no, ja bardzo grzecznie... Zresztą przywitałem się z wami. Jedna osoba się tylko ze mną przywitała, mimo że jeszcze przybyli do mnie na moją posesję, nie? Nie mam nic przeciwko temu. Zawsze to parkujecie, nigdy wam nic nie mówiłem. I na to już śpiewam. Ale dlaczego nie odpowiecie na temat biblijny? Dzieje apostolskie 4:12. W jakim imieniu jest zbawienie? To pisze w waszym przykładzie. Czego się pan boi? No, ale jak to jest, że idziecie do ludzi, chcecie z nimi rozmawiać, a ze mną nie chcecie? Do czego? Do prawdy. Adam Kaczmary. I co? Przepraszamy, jeśli tutaj zaparkowaliśmy, no nie wiedzieliśmy, że to jest prywatny teren. Czy uciekacie? Nie znacie odpowiedzi? Do zobaczenia. Chodźcie, tak jak przyjdziecie już. Jedno jest pewne, że świadkowie Jehowy mogą rozmawiać tylko z osobami, które nie znają kompletnie Pisma Świętego. Kiedy ktoś zna Pismo Święte, no to mają problem. Z osobami, które nie znają Pisma Świętego. Tak właśnie było dzisiaj. No ja już spotkałam takiego filozofa w bloku, tam na Grójecka 19, gdzie jest klub Dekada. I taki filozof, tam mieszka ten Święty Mikołaj, to brał dziad od niego 400 zł. Byli świadkowie Jehowy, przerywają milczenie. Dziś na wrocławskim rynku zorganizowali manifestację i oskarżyli liderów zgromadzenia o manipulację i praktyki sekciarskie. Monika Drążewska. Aleksandra Dworak była świadkiem Jehowy przez 24 lata. Odkąd odeszła z organizacji, rodzina należąca do wspólnoty nie chce utrzymywać z nią żadnego kontaktu. Jest to organizacja, która stosuje psychomanipulację i ja osobiście bardzo to odczułam, ponieważ wychodząc z tej organizacji, z tej sekty, człowiek nie umie normalnie funkcjonować w społeczeństwie. I to było dla mnie najtrudniejsze, zaufać nowym ludziom, ponieważ bałam się, że znowu zostanę zwiedziona. Maciej Trębacz od 14 roku życia był świadkiem Jehowy. Teraz w wieku 30 lat musi uczyć się żyć na nowo. Z tych doktryny wynika, że jeśli nie jest się świadkiem Jehowy lub nie wierzy się w to, co oni wierzą, no to nie ma szansy na przeżycie. Co moje życie kręciło się wokół zboru, wokół głoszenia, wokół no, życia świadka Jehowy. Wszyscy moi znajomi przyjaciele politycznego byli świadkami Jehowy. Więc nagle okazało się, że nie mamy z żoną nic. Świadkowie Jehowy są zarejestrowanym w Polsce związkiem religijnym. Niektóre wyznawane przez nich wartości mogą budzić kontrowersje. Praktyka uczenia zakazu transfuzji krwi. To jest coś, co jest wręcz szokujące, bo bywa nawet tak, że rodzice, gdy jest potrzebna krew dla ich dziecka, to robią wszystko, żeby to powstrzymać. Te poglądy, które były wyrażane przez nich, są takie typowo sekciarskie. Czyli wolno myśleć tak, jak oni chcą, wolno postępować tylko tak, jak oni chcą, wyłączą człowieka. A jak wyłączą, to zaraz nie wolno się odzywać, rozmawiać z nich i to jest właśnie najbardziej bolesne, co się odchodzi, że znało się. Koledzy mieli pracę, razem byśmy siedzieli, razem się gościliśmy, a potem się wszyscy odwracali. 120 tysięcy świadków Jehowy na świecie, 8 milionów. Nie chcę dodatkować... To są szpiedzy i nie chcą znać. To są to różni szpiedzy. Witamy was, jesteśmy świeży pod akcji. Właśnie wróciliśmy, więc nie będziemy dużo... No i teraz mówią, że logo zagraniczne się zainteresowało Polską. Poszczególnych ludzi, bo są tak samo zmanipulowane diablo. Dojeżdżał tramwaj jakiś taki ósemka, a teraz to ja to jak gdyby co, proszę państwa, to od razu wysyłam na mszę. Widzę jak
stanęły w tej najwyższej wieżowce w Warszawie. Akurat ten żaglowiec z tyłu na otwarciu, którego byłyśmy. My jesteśmy w Warszawie. Ja mówię, że te dziady, to one nawet nie umieją kłamać. W Warszawie, no jak to się mówi, na Mazowie, mydło i podło. Także widzicie Państwo, Cerkiew Polska tutaj nie istnieje. A jeżeli na ochotę pojedziecie, to Cerkiew Polska nie istnieje. Tutaj jest Mariot, bardzo długo go budowali, proszę Państwa, i kuty stały, albo na Placu Bankowym, ten błękitny wieżowiec, z kierunku którego tam się przez Pałac Kultury teraz patrzymy, stały bardzo długo tu w Polsce, a buduje się. Polska, a gdzie tramwaj przejechał, gdzie tramwaj jedzie. Tam, proszę Państwa, pomiędzy Pałacem Kultury Stalina i Lenina, wieżowcem 22-piętrowym, gdzie z Dawidkiem byłyśmy na pięknym wernisażu na 22 piętrze, pokazującym piękno kobiet. Tam na dole stoją świadkowie Jehowy, ale oni przyjeżdżają do Anglo. Ale Białystok i tutaj tak naprawdę Warszawa jest niewiblijna. Ni cytaty, ni kumaty. Świadkowie Jehowy pokazują Biblię, pokazują rodzinę, pokazują przebudźcie się i nic z tego nie wynika, bo no nie każdy chce czytać, ale jeszcze resztki tych, którzy by chcieli, jeszcze, bo teraz to specjalnie się nie głosi. Jest czas ostrzeżenia, gdyby, no właściwie Świadkowie Jehowy, jak przyjeżdżają z Anglii, Ameryki, Białystok, to są tam w Anglii, Ameryce, Białystokie, prawosławie się rozgościło na dobre, bo wiecie Państwo, tam prawosławie zawsze było, ale jak Cerkiew Polska i stąd odjechała, wiecie Państwo, jak tam pokazuje kamera, idziemy i Marszałkowską w lewo jedziemy, to jest Park Saski, zburzono Cerkiew Aleksandrowską, no, na Placu Saskim. Także Warszawa nie jest gościnna ani dla Cerkiew, ani teraz w ogóle dla żadnej religii. To czytają zębami, ziewają. Wczoraj okrzaniłam też Litkę, że bardzo jak pies się zachowuje, szczekasz, syczysz, ziewasz, a nawet jak śpi, wydaje dźwięki niepotrzebne, jak pies, sabaka przyleci, to więc jakieś dziwne dźwięki wydaje. Po co to wydawać? Trzeba troszeczkę uczyć się dyplomacji od Świadków Jehowy, bo jak idą, to przecież nie będą dyszeć jak pies. No, także proszę się powstrzymać. Ja też jak śpiewam i operowo i tańczę, to też nie mogę udać, że jestem, znaczy udać. Nie mogę pokazać o sobie, że jestem zmęczona, dysząca i w tym sensie daję radę, że nie mogę tego po sobie pokazać. Także tam zapraszamy do Świadków Jehowy. Jeszcze sekundka, jak zejdziemy, to zaraz zobaczymy Świadków Jehowy. Tam stoją, tak. Zapraszamy. Ale tu nie ma w Warszawie ani Świadków Jehowy, ani Cerkiew Polska się nie mieści. Wszędzie linia Mysia Mokorowa, Żady Zalewski. Na całym świecie żyje kilka miliardów ludzi. Każdy z nas ma prawo do własnych poglądów religijnych. Na wszystkich kontynentach możemy spotkać najróżniejsze religie, takie jak katolicyzm, prawosławie, buddyzm, islam, judaizm czy wiele innych. Wciąż trwają spory i dyskusje, która z tych wiar jest najważniejsza. Każda z tych religii jest ważna dla jej wyznawców. Szeroko pojęta tolerancja odgrywa ważną rolę w wielu aspektach naszego życia. Religia zajmuje dość szczególne miejsce w życiu każdego człowieka i każdy pragnie, aby z tego tytułu był szanowany i tolerowany. Brak akceptacji doprowadził do wojen religijnych w XVI i XVII wieku. W niektórych krajach na tym tle wciąż toczą się walki. Obecnie w większości państw tolerancja religijna jest prawnie zagwarantowana,
jako swoboda wyznania dobrowolnej religii. Na całym świecie żyją świadkowie Jehowy. Można ich spotkać w ponad 230 krajach. Pochodzą z najróżniejszych środowisk i grup etnicznych. Mówią o sobie, że są ludźmi, którzy starają się przestrzegać prawa i zasad moralnych oraz żyć w zgodzie z drugimi. Nie występują przeciwko władzom, nie dążą do konfliktów z nimi, ani nie prowokują prześladowań, by zostać męczennikami. Tworzymy ogólnoświatową społeczność religijną, którą wyróżnia to, że mówimy o prawdziwym Bogu, który ma własne imię, brzmi ono Jehowa, a także o Jezusie Chrystusie i o Królestwie Bożym. To są te idee, które nas wyróżniają. Natomiast jakie jeszcze założenia? Bardzo wierzymy w to, że Pismo Święte jest natchnione przez Boga i te Pismo Święte używamy na co dzień w życiu prywatnym. Ono kształtuje nasze rodziny, dzieci, małżeństwa. Dzięki radom z Pisma Świętego można powiedzieć, nasze życie jest lepsze, a mało tego, nawiązujemy tą bliską więź ze Stwórcą. W Ostródzie od 20 do 21 lipca odbywał się Kongres Świadków Jehowy. Tegoroczne spotkanie przebiegało pod hasłem Strzeż swego serca. Nasze życie kształtuje się według zasady, aby strzec tego serca. No i dzisiaj rozmawialiśmy i wczoraj też rozmawialiśmy o tym, żeby umiejętnie korzystać ze Słowa Bożego tak, aby w tym Słowie Bożym znaleźć informacje dotyczące kształtowania naszej osobowości. I to w dzisiejszych czasach bardzo trudne jest, aby serce kształtować według zasad, które właściwie są niepopularne dzisiaj. Niemniej jednak, jeżeli ktoś stara się w swoim życiu postępować według określonych zasad. Wielu ludzi ma jakieś zasady, prawda? Kieruje się nimi, no więc Świadkowie Jehowy swoje zasady ukształtowali na bazie Pisma Świętego i dzięki temu, no, udaje się to również młodym osobom. Szczególnie młode osoby są wrażliwe, dlatego też trzeba je kształtować już od samego początku. Kiedy się te dzieci rodzą, to już wtedy mama z tatą powinni pomagać tym dzieciom poznawać zasady Boże i dzięki nim później to serce jest piękne. Na miejsce trzydniowego spotkania wybrano kompleks sportowo-rekreacyjny ze względu na ilość miejsc na trybunach, które mogą pomieścić blisko 5 tysięcy widzów. Świadkowie Jehowy w tak dużym gronie spotykają się raz w roku. Pismo Święte jest tak bogate w swoją treść, w związku z tym przy każdym kongresie mamy zupełnie inną tematykę, która pomaga kształtować właśnie tą osobowość chrześcijańską. Wyznawcy tej religii pochodzą z różnych środowisk i żyją w różnych warunkach. Świadkowie Jehowy znani są z tego, że prowadzą działalność ewangelizacyjną. Spotykają się w salach Królestwa, gdzie dogłębnie studiują Biblię. My naprawdę staramy się w życiu, tak jak zaznaczyłem, pokazywać ludziom, że Pismo Święte ma dzisiaj praktyczną wartość, że ono jest żywe, chociażby dowodem jest tego tutaj kongres w Ostródzie, który ma miejsce, gdzie są wywiady, scenki, gdzie uczymy się w praktyce stosować właśnie Pismo Święte. Do tej wspólnoty religijnej dołączają ludzie w różnym wieku, niegdyś wyznający inne religie. Dlatego podczas kongresu można było zobaczyć Świadków Jehowy w różnym wieku analizujących Pismo Święte. Wielu młodych osób jest tym zachwyconych, że Pismo Święte, które gdzieś tam można byłoby powiedzieć, że jakby do lamusa gdzieś kiedyś przeszło, ono staje się żywe, ono staje się ideą życia młodych ludzi. Bardzo tutaj, nawet na tym stadionie, bardzo dużo widać młodych ludzi, którzy są zadowoleni z przestrzegania tychże praw. Świadkowie Jehowy skupieni są w tak zwanych zborach. Liczbę wyznawców szacuje się na ponad 7 600 000 działających w 109 tysiącach zborów. Do jednego z nich należy rodzina Gliszczyńskich, której nie mogło zabraknąć na tegorocznym kongresie. My Świadkami Jehowy jesteśmy już od ponad 20 lat. Ta religia ma bardzo wiele, bo uczy nas, jak lepiej żyć, pozwala nam prowadzić szczęśliwsze życie rodzinne, radzi sobie z wieloma trudnościami, z którymi stykamy się na co dzień. Biblia w życiu rodziny Gliszczyńskich odgrywa bardzo ważną rolę. Podczas studium rodzinnego zarówno rodzice, jak i dzieci rozmawiają o przeczytanych wcześniej wersetach Pisma Świętego, które stanowi dla nich podstawę szczęśliwego życia rodzinnego.
Dzięki radom z Pisma Świętego jestem pewna, że to, co robimy w związku z wychowywaniem dzieci, to jest najlepsza możliwość. Rady pochodzące od człowieka bardzo często zmieniają się, różnią się między sobą, natomiast te pochodzące z Pisma Świętego sprawdzają się. Zastosowanie ich sprawia, że nasza rodzina jest zjednoczona, zespolona, a przede wszystkim mamy to przeświadczenie, że to, co robimy, podoba się Bogu i jako rodzina podobamy się Bogu, a na tym nam najbardziej zależy. Jednym z najważniejszych momentów dla Świadków Jehowy jest przyjęcie chrztu. Może być on udzielony podczas kongresu. Świadkowie Jehowy na kongresach przeżywają tą niezwykłą chwilę, jaką jest chrzest. Wracamy do czasów, kiedy to Jezus Chrystus był jeszcze na ziemi. Wtedy to, kiedy Jan Chrzciciel go chrzcił, to jak pamiętamy, chrzcił go w Jordanie. I wtedy Jezus został zanurzony całkowicie w wodzie. Nie było w ogóle mowy i nie ma mowy o tym, żeby był w jakiś sposób pokropiony. Co prawda nie ma tu rzeki Jordan, ale woda jest dostępna i woda jest pewnego rodzaju symbolem. Zgodnie z radą z Ewangelii Mateusza, 28 rozdział, wersy 19 i 20, jest powiedziane, żeby czynić uczniów z narodu. A żeby czynić uczniów z narodu, to musi być świadoma decyzja, czyli człowiek musi świadomie podjąć decyzję, aby oddać się Bogu. I ta symbolika, jak za chwilę będzie pokazane, świadczy na całkowitym zanurzeniu w wodzie. Wzorem tego jest sam Jezus Chrystus, który też w taki sposób był zanurzony w wodzie i oddał swoje życie dla Stwórcy. Podobnie my czynimy wzorem Jezusa, a także i pierwszych chrześcijan. Zgodnie ze zwyczajem pierwszych chrześcijan, chrztu dokonuje się przez całkowite zanurzenie w wodzie. Dopuszczone do niego mogą być tylko osoby, które potrafią zrozumieć jego znaczenie i świadomie podjęły decyzję po bardzo dokładnej analizie Słowa Bożego. Podczas kongresu w Ostródzie chrzest przyjęły 22 osoby. Oczyszczony, czuję się wspaniale, pełen prawdy, pełen nadziei na przyszłość. Dlatego, że poznałem prawdę, dlatego, że święcie w tą prawdę wierzę, dlatego, że wierzę w Jehowę, dlatego, że chcę postępować zgodnie z jego zasadami. Najmłodszy świadek Jehowy, który przyjął chrzest, miał 12 lat, a najstarszy 63. W najważniejszym momencie kongresu udział brała również Adrianna Bartowska, która przed momentem zanurzenia czuła podniosłość wydarzenia oraz znaczenie chrztu dla jej życia. Po tej uroczystej dla niej chwili podzieliła się swoimi odczuciami. Zostałam świadkiem Jehowy i teraz się ochrzciłam z miłości do Jehowy. I też z takiej wdzięczności, że stworzył on nas ludzi i że mimo tego, że człowiek zgrzeszył, to on wyciągnął do nas rękę. I teraz to taką radość czuję, że mogłam tak publicznie pokazać, że oddałam swoje serce na służbę dla Boga. W ostatnim dniu kongresu świadkowie Jehowy, jak również zaproszeni goście zgromadzeni na ostrockim stadionie, byli widzami przedstawienia pod tytułem Czym jest prawdziwa miłość? Przez różowe okulary, żebym zastanowiła się, jaki jest naprawdę, ale tu się nie ma nad czym zastanawiać. Dominik to po prostu cud, miód i orzeszki. Nie tak jak inni chłopacy. Właśnie jeden pojawił się na horyzoncie. Cześć dziewczyny. Jula, to chyba twoja skuba? O, dzięki Arek. Wszędzie szukałam. Cześć. Będziesz dziś u Magdy? Tak, ale trochę się spóźnię. Ty się spóźnisz? Obiecałem Żurawskim, że zajrzę do ich komputera. O, ładnie z twojej strony. Nie martw się, nie zjemy wszystkiego. Dzięki. Muszę już lecieć. Nie chcę się spóźnić na lekcję. Trzymaj się. Cześć. Ludzie, co za nudzież. Spóźni się na imprezę, bo musi podłubać przy cudzym komputerze. Maniak z planety maniaków. Anita, czego od niego chcesz? Nie pamiętasz, jak odważnie stanął po stronie prawdy, chociaż cała rodzina się od niego odwróciła? A ty co go tak bronisz? Myślałam, że zależy ci na Dominiku. Co ja go nie bronię? Powinnaś się cieszyć, że trafił ci się Dominik. Ale on nie jest ochrzczony. Zresztą moi rodzice uważają, że jeszcze nie jestem gotowa, żeby z kimś chodzić, no i myśleć o małżeństwie. Moja mama nie miałaby nic przeciwko temu, gdybym wyszła za mąż. Przecież Biblia mówi, że lepiej się pobrać, niż płonąć namiętnością. Ale dopiero wtedy, gdy rozkwit młodości przemija. Nie jestem małą dziewczynką. Wiem, czego chcę. I nie zamierzam przegapić swojej szansy. Czemu myślisz, że ja swoją przegapię? Spójrz na siebie. Kto się tak ubiera? Aha, więc powinnam nosić obcisłe ciuchy i pokazywać więcej ciała.
Tak jak ty. Jak już popracujesz nad własnym stylem, będziesz mogła mi coś radzić, okej? Chcesz wylądować u boku człowieka, którego interesuje tylko twój wygląd? Czy takiego, który będzie kochał twoje wnętrze? A ty chcesz zostać starą panną? Lepiej być szczęśliwą starą panną, niż nieszczęśliwą mężatką. W całej Polsce w okresie wakacji odbędzie się kilkanaście kongresów, podczas których, tak jak w Ostródzie, Świadkowie Jehowy będą obchodzić swoje święto, zgłębiać Pismo Święte, a także wielbić Boga o imieniu Jehowa. Dużo wiedzą Polacy na temat Biblii. Pewnie nic nie wiedzą, bo Polacy są przecież... W kongresie w Gdańsku. Dzisiaj postaramy się odpowiedzieć na pytanie, jak dużo wiedzą Polacy na temat Biblii. Pozdrowienia z dalekiej Świdnicy. No to dobry wywiad, bo to takie... I pierwsze pytanie brzmi, co to jest Biblia? Sakrament Święty. Ojejku, Biblia, nie mam pojęcia. No to jest zbiór ksiąg Starego i Nowego Testamentu. To jest zbiór Starego i Nowego Testamentu. Ksiąg Starego i Nowego Testamentu. Nie, Polacy skompromitują. No, Biblia jest to zapis, który był podany na górze, na górze kiedyś jeszcze. Na górze za... był podany zapis. Przed Chrystusem. Boże, to jest nasza chrześcijańska zasada, którą przodkowie, praprzodkowie nam wpoili. Drugie pytanie. Kto napisał Biblię? Święty Paweł. Święty Piotr. No jedną księgę to napisał. O Jezu, nie wiem, apostołowie albo coś tam? Nie mają pojęcia. Dokładnie, nie wiadomo. To są opowieści zebrane i powtarzane przez pokolenia. Potem ktoś natchniony chyba. No. Że wielka kompromitacja. No, Polacy pojęcia nie mają. Jacy święci. Kościoła. Może w Arabii. Tego nie wiem. Alo, Boże, jedyny... Nie wiem, świętej pamięci nie pamiętam. I mówią, że Polska to chrześcijański nie zaserzył. To ciekawe, z której strony. Wyleciało mi z głowy. Pewnie Piotr Starsu nie zaserzył. Nie pamiętam. Trzecie pytanie. Jaka jest różnica między Pismem Świętym a Biblią? Przecież to jest jedno i to samo. Myślę, że niewielka, ale dosyć zasadnicza. Podejrzewam, że to jedno i to samo. Właściwie różnica jest dosyć duża, ale nie są te same akty wiary. No, Pismo Święte to jest trochę inaczej napisane, bo tam są opisane te Mateusze, nie Mateusze, te wszystkie, nie? A Biblia to jest więcej taka dziecinna. Ja to mam Biblię dla młodzieży, dla dzieci, takie z pierwszej komunii do drugiej, takie w dwóch egzemplarzach, takie mam dwie książki biblijne, nie? No to jest co innego, a to jest Pismo Święte, to jest... Stary Testament i Nowy Testament, jakoś tak to jest zrobione, no. Między Pismem a Biblią? Pismo Święte się czyta w kościele, a Biblię w domu. Jak różnica między... W zasadzie nie ma żadnej. A czwarte pytanie. Ile osób weszło do Arki Noego? Noego rodzina tylko. Pamiętam, bo ja nie pamiętam. Jakiś strzał. Po prostu. Jejku, nie wiem, nie powiem. Chrześcijanie, Polacy. Ale ile osób weszło? No dużo, wszyscy prawie, co tam było, nie wiem. Noe i jego rodzina. To było chyba dwóch synów. Jedna rodzina. Tak zaokrąglając, to około 10 osób.
No, gdzieś z 15, 30 osób na pewno. Oprócz zwierząt będzie gdzieś ponad, ponad 50 zwierząt. 40 chyba. Cała Argentyna, a bo to reszty później się zatopiło, tych ludzi zatopił Pan Jezus, nie? Ja tylko wiem, Adam, Ewa i wlatuje mi z pamięci, bo... Piąte pytanie, czy umiesz wymienić kilku uczniów Jezusa? Będzie Paweł. Judasz. Judasz? Paweł. Święty Paweł. Łukasz, Mateusz, Marek. Jan, o, tak dalej tam było. Jan, Mateusz, Łukasz, Piotr, Paweł, no i Judasz chyba też. Jan, Piotr, Łukasz, Piotr, Jan, Mateusz. Jan, pierwszy Piotr, Paweł. Mateusz tam był, Piotr, Jan. Łukasz, tam jeszcze więcej takich, no. Jakub, Piotr, Michał, Święty Józef. Szóste pytanie, ile testamentów posiada Biblia? Dwa. Testamentów? Dwa. Stary i nowy. Ten stary i ten grecki. Stary i nowy? Nie wiem, przykazam, wiem, że 12, ale testamentów to... W zasadzie tylko jeden testament powinien być. I siódme. Ilu synów miał Abraham? 12. Nie wiem, dwóch chyba, albo coś takiego, nie wiem. Dwóch? Abraham chyba 6. Oj, dużo. Nie. Dobrze. Synów to cała rodzina strasznie duża. Jeżeli dobrze pamiętam, to 4. Czy Adam i Ewa mieli dzieci? Tak, dwójkę. Tak. Tak, Kaina i Abla. Owszem, mieli dzieci. Adam i Ewa mieli córkę. No bo musieli, bo jakby się rozmnożyły później ludzie, jakby nie było, nie mieli dzieci. Wiem, że córkę mieli. Nie. Kolejne. Ile osób nakarmił Jezus 2 rybkami i 5 chlebami? O, to dużo. Jakieś 300? 500? O, nie pamiętam. Nie pamiętam, w ogóle nie słyszałam o takich czymś. Nie wiem, pewnie dużo rozmnożył, jak tam było, nie wiem. Coś tam dużo na pewno. Oj, to kilka wsi by się zebrało, to dużo. To całe zbiorowisko to było bodajże. Tam, tak licząc na te imprezy, co kiedyś były, to może tak z 3-4 tysiące? 50. Tysięcy czy ileś było dorosłych ludzi, a jeszcze tu mężczyzn, a później jeszcze bardzo dużo było kobiet i dzieci, także nas bardzo dużo nakarmił. I jeszcze 7 koszy chleba jakoś nazbierali, dali mogli, bo mieli jedną rybkę i 2 chlebki, nie? No ile wiem, to 12 apostołów. Kolejne pytanie. Jaki uczeń zdradził Jezusa? Judasz. Piotr. Tak, Piotr. Piotr? To Judasz. Dobrze. Muszę sobie teraz przypomnieć. Łazarz. Jeszcze raz? I Jezusa. Wie Pani, mnie teraz już wyleciał z głowy. Na jod. Judasz, o właściwie. Judasz! To Piłat. Kto przeszedł przez Morze Czerwone? To będzie... Nie Noły, tylko mał inaczej. Nie pamiętam. Tego to nie powiem, bo nie pamiętam. Nie wiem, bo nie słyszałam o tym.
To był, żeby to nie było potwierdzone, może martwo. To był Mojżesz z kolegami, z Żydami, uciekinierami z Egiptu. Noe. Oj nie, nie pamiętam, nie wiem. Zaraz, Mojżesz? Mojżesz chyba wyprowadził... Dlaczego Mojżesz wyprowadził Izraela z niewoli egipskiej? Prosił. Nie wiem. No bo tam był ogólnie dom niewoli. To, tam złe warunki pracy, w ogóle niskie zarobki, jak to w ogóle można zarobkami było nazwać. No i brak ubezpieczeń. Chyba takie socjalne dosyć warunki też były złe. Myślę dlatego. Dlatego, że długo się modlili, pragnęli tego i widział, że są niesnastki były pomiędzy Izraelem a Rzymem. No Boże, no proste bognębili chrześcijan. To już koniec naszego reportażu. Tak odpowiadali mieszkańcy Świdnicy. Miał on charakter żartobliwy, jednak potwierdził on smutny fakt, że my Polacy mało czytamy Biblii. Karolina Majewska, Świdnica. Religię chodzi, tak? W kogo wierzę? W siebie i w moje dzieci. Nie mam żadnych innych autorytetów. W rodzinę, w jej siłę? W to, co stanowi sobą? Ja wiem, potroszę w pieniądze. Bo one dzisiaj wszystko chcą. Można nimi wszystko załatwić praktycznie. Nie wiem, nie zastanawiam się nad tym. Przede wszystkim w siebie. Nie no, wiem, że ogólnie w kraju wszyscy wierzą w Boga, przynajmniej tak się wydaje, ale ja wierzę najbardziej w siebie. Ja wierzę w naukę, na pewno wierzę w przyjaźń, na pewno jeszcze wierzę w miłość i w co jeszcze wierzę? Może na razie tyle, ale na pewno naukę. Nauka to jest, nauka to podstawa. Wierzę w Boga. Wierzę w Boga, wierzę w siłę, która jest nad nami i która napędza cały ten świat. W żywego Boga, obecnego w każdym człowieku, w każdym jego dobrym zachowaniu, życzliwości, uprzejmości. Coś mi to mówi, to oblicze. Przyjęło się uważać, że jest to Jezus. Jezus Chrystus. Pewnie bym powiedziała, że chyba mnie ominął w swoim życiu. Żeby naprawił to, co popsuł. Że go szukałam kiedyś, ale nie chciał przyjść. Było kiedyś coś takiego w moim życiu, ale jakoś... No nie wiem, to chyba nie jest mi pisane. Że chyba mu nie wyszło. Dlaczego? Że to nie jest chyba tak, jak być powinno do końca. Mhm. Czasami się mówi, że na przykład chyba zapomniał o... za krótko tworzył świat, bo zapomniał o starszych osobach. Że starość mu nie wyszła, na przykład. Ojej. No, daleko już... poszła się. No to pewno bym mu podziękował za to, co dla mnie zrobił. Na pewno. Bardzo bym mu podziękował. Może nawet bym ukląkł przed nim. Jasne, że tak.
co mu powiedziała. No nie wiem, nigdy się nie zastanawiałam sobie nad tym. Ale to byłoby ciekawe. Na pewno byłoby ciekawe doświadczenie. Moja babcia by chętnie będzie z nim porozmawiała, bo jest dużo bardziej wierząca niż ja. Ona siedzi codziennie w pierwszej ławce w kościele, więc ona pewnie miałaby ciekawsze pytanie ode mnie. Że szukam go cały czas. I że... wyżywię jego miłosierdzie. Nade mną i nad nami wszystkimi tutaj. I że go kocham. Że dziękuję mu za to, co mi dało. Bo czuję się bardzo obdarowana w życiu. Nie znajduję. Nie wierzę. Nie znajduję, nie szukam. To jakoś tak nie myślę o tym. W sobie. W sobie, w swoim zachowaniu. Trzeba być człowiekiem i wtedy po prostu jest i ten Bóg gdzieś koło człowieka. A jak się jest świnią, to niestety to tego Boga brak. Bo w kościele na pewno. W wielu miejscach, na pewno w Eucharystii, na mszy świętej, na pewno podczas modlitwy i w Słowie Bożym. I w drugim człowieku, o, to bardzo ważne. Wszędzie, a przede wszystkim w swoich myślach. W umyśle, kiedy go potrzebuję, bo często mam taką potrzebę, że chciałbym z kimś porozmawiać lub do kogoś się odnieść, a kiedy nie mam do kogo, to zawsze jest Bóg. Zawsze jego mam. On jest taki stały. Ludzie odchodzą, ludzie się zmieniają, ale on jest zawsze stały, on zawsze jest. Naprawdę ten prawdziwy Chrystus tak czuje, że on jest tak naprawdę w każdym z nas. Czy mniej, bardziej ukryty, ale on gdzieś tam jest i po prostu czeka na to, żeby właśnie pójść do niego. Przyjąć go do swojego serca. Witamy bardzo. To będzie taka różna wywiady, abyś zobaczył, co ludzie myślą. Myślą o Jezusie, jak stoją, czy kochają Jezusa, sprawy duchowe i nie tylko. Abyś wabił do Jezusa Chrystusa, aby ludzie mogli rozmyślać i być też pomiędzy nimi błogosławieni i przy okazji mogli słuchać Ewangelia Jezusa Chrystusa. A nossa pergunta é, como você vê a situação do mundo hoje? Pierwsze pytanie brzmi tak, jak Pan widzi, co się dzieje na świecie, czy to podoba się Panu, czy nie, generalnie? Związane ze sferą wymiaru sprawiedliwości. Zgodnie z ustawą utworzone mają być m.in. trzy nowe izby Sądu Najwyższego, w tym Izba Dyscyplinarna. Zmienić ma się tryb powoływania sędziów Sądu Najwyższego, a wszyscy obecni sędziowie Sądu Najwyższego mogą zostać przeniesieni w stan spoczynku. Opozycja apeluje o weto prezydenta. Na jego decyzję czekają już dwie inne ustawy dotyczące sądownictwa, o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz nowela prawa o ustroju sądów powszechnych. A tymczasem o solidarności z polskimi władzami zapewnił premier Węgier Viktor Orban. Inkwizycyjna kampania prowadzona przeciw Polsce przez Unię Europejską nie powiedzie się, bo Węgry wykorzystają każdą przewidzianą prawem możliwość w Unii Europejskiej, by okazać solidarność z Polską, oznajmił premier Orban.
Polska domaga się wyjaśnień od amerykańskiego Departamentu Stanu w związku z wypowiedzią rzecznik Heather Nauert na temat przeprowadzanej przez Polskę reformy wymiaru sprawiedliwości. Rzecznik amerykańskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych oceniła, że działania polskiego rządu wydają się ograniczać władzę sądowniczą i potencjalnie mogą osłabić system prawny. Słowa te padły po pytaniu, jakie zadał jej dziennikarz TVN-u. Polskie MSZ zwraca uwagę, że wszelkie oświadczenia dotyczące tej kwestii są przedwczesne, ponieważ proces legislacyjny nadal trwa. Jednocześnie zapewnia, że polskie reformy wymiaru sprawiedliwości pozostają w duchu systemów sądowniczych innych państw europejskich. Wiceminister spraw zagranicznych Jan Dziedziczak oczekuje na oficjalne stanowisko amerykańskiego Departamentu Stanu. Negatywnie ocenia także pracę dziennikarza. Polski dziennikarz polskiej stacji próbuje zaskoczyć i wyciągnąć negatywną wobec kraju informację rzecznika prasowego Ministerstwa Spraw Zagranicznych innego kraju. A taką mieliśmy sytuację, dziennikarz TVN-u wywołał sztucznie tą sytuację. Konferencja była na zupełnie inny temat i młoda pani rzecznik Departamentu Stanu została zaskoczona tą informacją. Czekamy na oficjalną wypowiedź amerykańskiego Departamentu Stanu. Politycy totalnej opozycji, ale też lewackie media wszelkimi sposobami próbują uderzać w polski rząd za granicą. Opozycja zwraca się m.in. do instytucji unijnych. Natomiast przedstawiciele mediów, które ostro krytykują władze w Warszawie, próbowali także nagłośnić temat w Stanach Zjednoczonych. Premier Beata Szydło w sobotę wzięła udział w obchodach 95-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej we wsi Jawiszowice w województwie małopolskim. W wystąpieniu podczas uroczystości premier podkreślała m.in., że Polaków dzielą poglądy, ale łączy jedna ojczyzna i przynależność do jednej wspólnoty. Odniosła się w ten sposób do wydarzeń, które w ostatnim czasie mają miejsce wokół reformy sądownictwa. Razem można zrobić bardzo wiele. Różnimy się w wielu sprawach, różnimy się w wielu poglądach. Mamy różne zdanie na różne kwestie, bo taki jest świat, bo taka jest rzeczywistość, bo tak w demokratycznych krajach, w demokratycznym państwie się dzieje, że każdy z nas ma prawo dokonywania wyboru, każdy z nas ma prawo wyrażania własnej opinii, ale wszyscy razem budujemy jedną wspólnotę, jedną mamy ojczyznę i naszym obowiązkiem wszystkich jest budować ją tak i w tym kierunku iść, aby wszyscy Polacy czuli się w Polsce jak u siebie w domu. By nikt nie miał poczucia tego, że jest niewysłuchany, czy jest pomijany. Podczas uroczystości szefowa rządu wręczyła m.in. odznaczenia strażakom zasłużonym dla jednostki. Weszła w życie ustawa o kredycie hipotecznym i nadzorze nad pośrednikami i agentami. Jej celem jest zwiększenie transparentności ofert i wzmocnienie pozycji konsumentów, którzy w sporach z bankami są często słabszą stroną. Ustawa wprowadza wiele zmian. Od teraz kredyt hipoteczny może zostać udzielony wyłącznie przez bank lub SKOK. Kredytobiorca będzie mógł zaciągnąć zobowiązanie tylko w tej walucie, w której zarabia lub posiada w niej większość środków finansowych. Dodatkowo każda osoba chcąca pozyskać kredyt otrzyma formularz informacyjny przedstawiający całkowitą kwotę kredytu, zasad spłaty oraz stopę oprocentowania. UOKiK zwraca uwagę, że jednym z czynników, które powodują wzrost naszych rat kredytu, są właśnie stopy procentowe. Prezes urzędu Marek Niechciał zauważa, że obecnie są one na dość niskim poziomie. Obecnie główna stopa referencyjna NBP wynosi 1,5%. 5 lat temu, w 2012 roku, była ponad 3 razy wyższa. Co to oznacza? Przykładowo, rata kredytu w wysokości 300 tysięcy złotych zaciągniętego na 30 lat wynosi około 1400 zł, ale gdyby stopy procentowe wzrosły do poziomu sprzed 5 lat, wysokość raty może wzrosnąć do blisko 2000 zł, czyli o ponad 600 zł więcej. Z naszych analiz wynika, że większość kredytów jest oparta na zmiennej stopie procentowej, co oznacza, że miesięczne raty mogą wzrastać. Łączyłyśmy się, kto tam rozmawiają, bo to nie wiadomo, czy to są świadkowie Jehowy, czy ci, którzy tych świadków Jehowy udają, ale ponieważ głośność jest bardzo oraz chrastana, zmienna, że cicho, chyba głośno, to żeśmy wzięli tamte przepisy. A tutaj, proszę Państwa, to o oszustwach z banków.
zapisy ustawy o krajowym zasobie nieruchomościami mogą prowadzić do destabilizacji lasów państwowych, jak już dwa razy więcej biorą, jeszcze więcej, dwa razy więcej, to powinni zlikwidować taki profi kredyt. Miłe te babki tam są, no ale jak na przestrzeni 2-3 lat chcą dwa razy więcej, jak bierzesz 4, to że musisz 8-200 na przykład spłacić, to powinni takie te banki zlikwidować i wysłać jedne do Jeruzalem, jedne do Czechosłowacji, do Pragi i niech i oddać tyle, ile tam się już oddało na rachunkach, a lichwę to niech sobie te kapki, niech tyłki sobie popodcierają od lichwy. Stanowią tak zwane zielone płuca. Lasy Państwowe jak najbardziej chcą się tutaj do tego programu też dołączyć i przyczynić do jego powstania i rozwoju, ale w ustawie przewidziano swobodny obrót gruntami. Nie wskazano wyraźnie, że to tylko będzie kierunek pod inwestycje liniowe, ale również pod dowolny obrót. Pytanie tutaj jest z naszej strony, czemu to ma służyć? W naszej ocenie może otworzyć bezpieczeństwo.